Publiczne przedszkole nr 14 zamknięto w momencie, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z dzieci. Od momentu pojawienia się podejrzenia i zawiadomienia rodziców przez dyrekcję placówki żadne z dzieci nie uczęszczało do przedszkola. Bardzo dobra informacja jest taka, że wyniki testów na obecność koronawirusa u dzieci i rodziców przebywających na kwarantannie są ujemne. Jak informuje radomski magistrat, publiczne przedszkole nr 14 zostanie ponownie otwarte w poniedziałek 22 czerwca. Zamknięte natomiast nadal pozostaje publiczne przedszkole nr 15. Tam obecność koronawirusa stwierdzono u jednego z pracowników. W sumie kwarantanną objętych jest 8 dzieci i ich rodzice, a także 5 osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.